Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest tetra cesarska lub bliszczyk cesarski Nematobrykon palmeri z rodziny Consociobatych. Pierwszym opisał amerykański kolekcjoner Palmer w 1911 roku. Tetra cesarska pochodzi z południowej Ameryki. Występuje w dorzeciu San Juan, Ontario w Kolumbii. Tetra cesarska to słowotowodna rybka lawicowa, więc w akwarium powinna być trzymana w grupach od 10 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 60 litrów. Tetry cesarskie preferują zbiorniki ze stojącą i wolno płynącą wodą i gęstymi zaroślami roślinności. Uwarunienia ujawniają tylko przy niezbyt mocnym oświetleniu. Mają niebiesko-zielone, połyskujące boki tułowia. Samce trochę większe od samic, jaskrawie obarwione i mają dłuższe plecy grzbietową, podbytową i ogonową. Tęczówka oka u samców jest odcieniem niebieskim, a u samiczek zielonym. Płodność osiągają w wieku 6-8 miesięcy. Żyją do 5 lat. Osiągają do 4-5 cm. Parametry wody są wystarczająco szerokie i wahają się od lekko kwaśnego do obojętnego pH przy miękkiej do średniej twardości węglanowej. Optymalne parametry wody: temperatura 23-27, pH od 5 do 7,5, GH od 3 do 10. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 15-20%. Zaleca się stosowanie filtra z materiałem filtracyjnym na bazie torfu, która poza swoją główną funkcją nasyca również wodę substancjami występującymi w środowisku naturalnym. Tetra cesarska idealnie pasuje do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z żyworodkami, kiriskami, neonkami, labiryntowymi, tetrami i rasborami. Nie poleca się trzymać wraz z rybkami drapieżnymi, takimi jak akary, duże pielęgnice, pielęgnice z jezior Malawi i Tanganyika. Tetry cesarskie to wszystko żarne rybki. Karmić rybek można żywą ochotką, rówecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmrażanie. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 20 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ich. Oświetlenie powinno być słabe. Temperaturę trzeba podnieść o 2-3 stopnie, na przykład z 25 na 27 stopni. Woda powinna być miękka i kwaśna. pH 6 do 6,8, GH od 4 do 8. Wodę przygotujemy w proporcjach 3 do 1. 3 razy po filtrze obrócono osmozy do jednego z akwarium. Dodajemy napar szyszek olchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja wody. Przed planowanym tarłem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmić trzeba żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikrę, stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji 1 samiec na 2 samiczki. Rodziców wieczorą przynosimy do akwarium tarliskowego. Tarło zwykle odbywa się o świcie następnego dnia. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy błękit metylowy, tak żeby woda miała jasno niebieski odcień. Akwarium z ikrą trzeba przykryć ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 48 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 4-6 dzień. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotnie jak pantofele. Karmy trzeba często 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na artemię. Na tym wszystko. Dziękuję bardzo. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Do widzenia.